Hołownia. Zresztą my jesteśmy bardzo za wprowadzeniem euro. My i PSL jesteśmy tutaj absolutnie w forpoczcie i uważamy, że to dawno powinno się stać. Petru. Tak dla euro. Gräfin von Thun und Hohenstein. W Parlamencie Europejskim pracuje się po pierwsze dla Unii Europejskiej, po drugie dla Polski. Pamiętajmy, że Zielony Ład jest dla rolników, a nie przeciwko rolnikom. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Szymon Hołownia. Ale wcześniej euro trzeba przyjąć. Trzecia droga równa się euro zamiast złotego. Europejski Zielony Ład. Pakt migracyjny. Zakaz płacenia gotówką. Zakaz sprzedaży aut spalinowych. Dyrektywa budynkowa. Nie pozwól im decydować o losach Polski w Europie. 9 czerwca głosuj na prawdziwą trzecią drogę. Konfederacja.